My tak naprawdę spotykamy się dzisiaj na konferencji, na tydzień po podaniu wyników, oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych, po to, żeby przyjrzeć się tej kampanii wyborczej przede wszystkim na Lubelszczyźnie, ale również w tym szerszym kontekście, kontekście ogólnopolskim. Dlatego, że była to kampania wyjątkowa, kampania, która niejako była kontynuacją kampanii prezydenckiej. Była to kampania przeplatana działaniami kampanii referendalnej wrześniowej. No i przede wszystkim jej wynikiem było to, że zwycięskie ugrupowanie zwyciężyło na tyle istotnie, że w tym momencie nie musi szukać koalicjantów, żeby sprawować rządy samodzielnie. Ta koalicja została zawarta już na etapie tworzenia list wyborczych. W tym momencie Prawo i Sprawiedliwość rozdziela poszczególne stanowiska i będzie sprawować rządy samodzielnie. Niewątpliwie wynik Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczeniem, bo to jest pierwsza partia przemian ustrojowych, która rządzi samodzielnie. Chociaż jest to pewien skrót myślowy, ponieważ de facto mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, ale jednak trzeba pamiętać, że to jest Zjednoczona Prawica. Lewica chyba popełniła wszystkie możliwe błędy marketingowe. To znaczy po pierwsze, że poszła do wyborów jako koalicyjny komitet, co się wiązało z przekroczeniem progu 8%. Po drugie, podzieliła się. Gdyby spojrzeć na listy, a w zasadzie na pierwsze miejsca na liście Zjednoczonej Lewicy, to jednak to byli ludzie, którzy z polityką są związani od lat 20 i głównie reprezentują Sojusz Lewicy Demokratycznej, więc myślę, że ta część elektoratu lewicowego, których chciał dokonać jakichś zmian na lewej stronie sceny politycznej, właśnie zagłosował na partię Razem. Warto też zwrócić uwagę, że Lewica, a więc zarówno partia Razem, jak i Zjednoczona Lewica otrzymają dofinansowanie z budżetu państwa, więc oni w tej przestrzeni politycznej będą mieli zagwarantowany byt, tyle że nie będą reprezentowani w parlamencie. W mojej ocenie młodzi w tych wyborach chcieli jednak pewnej zmiany, gruntownej zmiany, pewnej nawet bym powiedział rewolucji. I PiS tutaj spełnił oczekiwania młodych wyborców, ponieważ głosił potrzebę moralnej odnowy, dobrej zmiany, gruntownych reform państwa, a także złożył wiele obietnic wyborczych, które trafiły do młodych osób. Także uważam, że młode osoby popierały te partie, które jednak były w opozycji do partii rządzących, bo podobnie także duże poparcie wśród młodych zdobył ruch Kukiz 15, a także partia Korwin, czyli te partie antyestablishmentowe, te partie, które to naprawdę deklarowały chęć obalenia systemu, który jest w Polsce po roku 89. Także młodzi ludzie chcieli przede wszystkim zmiany i postawili na zmianę. Musimy pamiętać, że gro społeczeństwa nie ma swojej reprezentacji w parlamencie. Myślę tutaj przede wszystkim o elektoracie lewicowym. Zjednoczona Lewica, która utworzyła koalicję, nie osiągnęła, nie przekroczyła progu wyborczego. Zatem z punktu widzenia demokracji, no, myślę, że nie jest to dobra sytuacja. Na 4 lata przedstawiciele tego elektoratu rzeczywiście raczej będą pozbawieni swoich przedstawicieli.